안녕하세요, 김예스템. Dzisiaj wam pokażę, jak się robi ryż mieszany z łososiem, jenotopa. Jeżeli lubisz sushi, to myślę, że to też polubisz, a to jest bardzo łatwe do zrobienia. Najpierw świeży łosoś pokroimy na kawałki i robimy sos. Składniki sosu to gochujang, ocet, koreański olej sezamowy oraz syrop kukurydziany. Mieszamy wszystko razem. I teraz wystarczy do gotowanego ryżu wrzucić miks sałat, łosoś, sos i na końcu dodamy trochę sezamu. Mieszamy ładnie wszystko. To już miesiąc, odkąd zacząłem nagrywać. Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za oglądanie moich filmików. Dziękuję za lajków, komentarze, obserwacje oraz subskrypcję. Wiadomo, że łosoś lubi pływać, więc... Za wasze zdrowie. Maszki do seo, annyeong.